Jezioro Dyskie i klasyczny feder. Tak właśnie będzie wyglądać dzisiejsza przygoda. Ile można jeździć i polować jedynie za karpiami? Teraz będziemy znowu brudzić się w glinie i zanęcie. Robaki wrócą do naszego menu, a ryby nie będą ogromne, ale będzie ich za to mnóstwo. Już dawno nie byłem w tym miejscu, ale dobrze wspominam dni, w których kiedyś tutaj bywałem. Zawsze pojawiały się tu ryby i nie pamiętam, abym kiedyś wrócił bez brania. Cześć wam wszystkim, witam was na kolejnym odcinku na kanale Giętka Wędka i mam dla was wielką niespodziankę. Dawno nie było klasycznego federa, więc stanowisko przygotowane, a ja znajduję się na przepięknym jeziorze Nyskim. Ale zacznijmy od początku. Żeby dostać się nad jezioro Nyskie, już zaczyna robić się taka typowa, poważna komercja, z tego względu, że działki, które są tutaj za mną, w większości są wydzierżawione. I przy wjeździe, na przykład w to miejsce, a jest to tak zwany wąwóz, to jest przybita jakaś płyta do drzewa z napisem zakaz wjazdu, teren prywatny, za wyjątkiem dzierżawców. Znaki przybite do drzewa dla mnie nie są znakami, na które trzeba zwracać jakąkolwiek uwagę. Droga nie należy do dzierżawców. Do dzierżawców należą na przykład właśnie takie oto tu miejsca i tutaj, jak widzicie, jest karteczka przyczepiona do drzewa z informacją, że ten odcinek tutaj należy do kogoś. Przejdźmy teraz do przygotowania zanęty, jaki będę dzisiaj używał, a będzie to prosta mieszanka, bo mam 1,5 kg zanęty, 1,5 kg gliny, trochę bentonitu, z tego względu, że jest tutaj dość głęboko, chcę zrobić wałki. A na co będę wędkował? Tylko i wyłącznie robactwo, a z żywych robaków mam tylko i wyłącznie pinkę, której użyjemy, no i trochę mrożonego robactwa, które leży u mnie w zamrażarce już bardzo, bardzo długo. Na dzisiaj przygotowałem dość pokaźną porcję właśnie mrożonych robaczków. Oj, zbierały się u mnie w zamrażarce, zbierały się i nie mogły się doczekać tego momentu, aż przyjadę nad jezioro, żeby połowić leszczy. No te karpie ostatnio mocno mnie wciągnęły. Albo koledzy mnie wciągnęli, którzy mnie na te karpie cały czas ciągną, ale tym razem się postawiłem i pojechałem odpalić klasycznego federa, którego tak naprawdę bardzo lubię. No to zaczynamy zabawę, czyli mieszu, mieszu. Ziemia torfowa, odgórka. Lecę długo już na tych glinach, ziemiach i tak dalej, więc trzeba to wykorzystać. Mam tego też spory zapas. A tutaj zanęta Magic Light. Zanęta zawodnicza. Pierwszy raz będę na nią wędkował. Też mi gdzieś tam zalegała. Już kończą się terminy ważności, więc trzeba to wykorzystać. No i oczywiście klej, żeby zrobić fajne wałki. Wszystko sypię do... Jakiś papierek mi się tu wala. Do śmieci. Wszystko wsypujemy do wiaderka. Ale nie moczymy na razie, z tego względu, że najpierw trzeba dodać jeszcze kleju. I jak dodamy klej, dopiero wtedy można moczyć. Klej trzeba rozprowadzić. Dajemy całe. Nie wiem, czy całe będzie nam potrzebne, ale jest późna jesień. Ryby muszą jeść, żeby mieć siłę przeżyć zimę. Chociaż tutaj leszcze żerą pewnie cały czas, nawet i w zimie. Gliny damy pół. No był kilogram zanęty, to jest 1,5 kg gliny, więc powinno wystarczyć. I teraz dodaję kleju. No to jeszcze funkiel, nówka, nawet nie otwarta paczka. Zanęta się bardzo fajnie klei. W koszyczku jak wrzuca się, opada na dno i dopiero wtedy się rozpuszcza ten klej. Nie będziemy też przesadzać. Myślę, że tyle wystarczy. Wszystko robimy na oko. Teraz podbijamy rękawy.
i mieszamy na sucho. To się będzie kurzyło, dymiło. Dobra, teraz dodamy robactwo. Dodaję tutaj. Nie będę dawkował, chcę się tego po prostu pozbyć, dlatego od razu ładuję do wiadra. Zapewne przy innych okolicznościach, jakby to były jakieś zawody albo coś w tym stylu, to bym sobie dawkował martwe robaki do koszyczka, ale w tym momencie jestem rekreacyjnie po to, żeby się dobrze bawić, więc mieszamy. Mrożone robaki zawsze toną. Nawet jak pukałem je teraz, to trochę tam ich wypadło. Wszystkie szły na dno. Gorzej z kasterami. Kastery, jak samemu się robi, to trzeba złapać odpowiedni moment na nie, aby nie przedobrzyć. No a te, co były tutaj zamarznięte, po prostu sobie wypłynęły na wierzch. Zobaczcie, właśnie tak to wygląda. Pełno robaków, glina i zanęta. Szybkie omówienie zestawu. Nie pokazywałem wam jeszcze dzisiaj go. Koszyczek 40-gramowy z obciążeniem od dołu. Twarde dno, fajnie leci. Mógłby to być też typowy bullet z takim obciążeniem trójkątnym, ale niestety o tej gramaturze mam już tylko 20 takie, a chciałem dalej rzucać. Tutaj, jak możecie zobaczyć, jest agrafka z krętnikiem. Żeby to, jak jest branie, to pracuje to właśnie w ten sposób. To sobie leży tak o na dnie. Damy z tej koszyczek. I teraz jak mamy branie, zestaw jest napięty, to jest napięty w tą stronę. A jak jest branie, to działa to tak. Hop, hop, hop. Widzicie, jak się przesuwa? Stoperki 3 long. To musi być z twardej gumy. Są różne te stoperki long, ale te XL są dość twarde, wytrzymałe, można rzucać dość mocno i tak właśnie się prezentuje zestaw podczas lotu. To on odstaje troszeczkę, a w momencie tego, jak jest uderzenie o klips, to koszyczek się zatrzymuje, a to się prostuje i wpada tak równo do wody tym szybem. To jest najpiękniejsze właśnie w takim wędkowaniu. To wszystko ma jakieś znaczenie. Ryby wkręciły się od samego początku. Przewaga płoci i wzdręk, ale dość sporych rozmiarów. Leszcze pojawiały się rzadko, a największe to około 40 cm. Najpierw łowiłem blisko, około 40 metrów od brzegu. Następnie przeniosłem się na 75 metrów, pozbyłem się tam drobnych leszczyków, a zwiększyły się brania płotek i wzdręgi, zwłaszcza z opadu. Jak możecie zobaczyć, jesień już na stałe do nas zawitała. W sumie to już jest końcówka tej jesieni. Ja pewnie się zastanawiacie, co tam robiłem. Na pewno nie chcecie tego wiedzieć. Wędkowanie na jeziorze. O, chyba branie było. Wędkowanie na dużej wodzie niczym się nie różni od wędkowania, można powiedzieć, na małym stawie. Może jedynie tym, że trzeba czasami dalej rzucić. Ale jeśli chodzi o grubość zestawu, wielkość haczyków, ja się trzymam maksymalnie przyponów 0,12, a często używam 0,10, 0,8. Haki naprawdę niewielkie, bo w tym momencie mam rozmiar 16 haczyka. Ale 18, 20 też myślę, że
byłaby używana, gdyby ryby tak agresywnie nie brały. 16 na dużego leszcza w zupełności wystarczy, takiego nawet po 4 kg spokojnie, a może i większego. Przypon 0,12 również, bo on jest chyba do 2 kg, a ryba w wodzie jest zawsze lżejsza, więc najgorszy moment to jest, jak się go podbiera, więc długa sztyca, ryby nie wyciągamy głową ponad wodę, podbieramy ją i nie ma czym się martwić. Ale za to efektywność brań o wiele, wiele większa jest, gdy ten zestaw jest wycieniony, podany równo, cały czas to samo miejsce, dlatego często wędkuję na klipa. W sumie zawsze wędkuję na klasyczny feder z klipem zaczepionym, czyli żyłką za to kółeczko, które jest przy kołowrotku, żeby podawać to wszystko dokładnie w jedno i to samo miejsce. W związku z tym, że zerwał się przypon i to był już mój ostatni, kończę na dzisiaj tą przygodę. A było naprawdę dość zacnie, przyjemnie i fajnie, zwłaszcza z tego względu, że dopisała pogoda. Zaraz zobaczymy, ile ryb jest w siatce. Niech się chwilę wyszumieją, bo już ze trzy uciekły. O, następna. Cwaniara. Jedna z drugą. O. Się chwilę uspokoją. Zrobimy ze dwa zdjęcia. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszą zabawę. Ryby oczywiście wypuszczamy. Niech płyną. Zrobimy im wywrotkę. Zabawa była fajna, nie powiem. O. Uciekać. Jak Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę oraz subskrypcji. Widzimy się w każdą sobotę o godzinie 16. No i klasycznego federa teraz będzie troszeczkę więcej, bo już za 3 dni tutaj na nocce spotykam się z kolegami. Jesteśmy już umówieni, nastawieni pozytywnie. Będziemy łowić w nocy na klasyczny feder. Może będą łopaty, leszcze duże. Trzymajcie kciuki. A dzisiaj i tak było przyjemnie. Do zobaczenia. Cześć.
Wesprzyj nas, a dostaniesz przedpremierowy dostęp do naszych filmów lub jeśli film Ci się wyjątkowo spodobał, możesz nam za niego jednorazowo podziękować. Wystarczy, że znajdziesz pod filmem opcję podziękuj lub w opisie pod każdym filmem mamy link do donate'ów. Dzięki temu będzie jeszcze więcej materiału oraz rozwiniemy nasz kanał. Dziękujemy!